Witamy wszystkich serdecznie. Witamy. Kolejny gość, Paweł Lenik z Rzeszowa. Witam was. Paweł, parę słów o sobie najpierw poproszę. Słuchajcie, to jak Krzysztof mówi, jestem z Rzeszowa. Pracuję z dziećmi i młodzieżą, ale także ze studentami. Zajmuję się zajęciami koszykówki, ale też zajmuję się też coachingiem oraz treningiem mentalnym, czyli budowaniem zespołów w każdym razie w tą stronę. My się z Pawłem znamy już dobre 5 lat, tak stawiam, gdzieś od 2016. No, myślę, że to nie wiem, czy nie będzie 15, jakoś tak. A poznaliśmy się w Koszalinie. W Koszalinie, tak. Poznaliśmy się w Koszalinie na kursie trenera klasy pierwszej. Tam chyba Szymon Szewczyk był z nami. Był Szymon Szewczyk, był z nami. Nie wiem, czy nie była Ilona. To było jeszcze rok wcześniej. Jeszcze rok dziewczyny, wcześniej. Te mistrzynie nasze to były. Rok wcześniej było. Rok wcześniej był. No i tak się poznaliśmy i podjęliśmy kilka projektów, wspólnych wydań podręczników. Tak. Już chyba ze 4 czy 5. Tak. W kolejce następne tyle. Tak, w kolejce następne, które fajnie ewoluują. Fajnie zmieniają całą metodę Imopexis. Fajnie rozwijają, to wszystko nie zmieniają, tylko rozwijają. Dobudowane są w rzeczy, które dostaliśmy od trenerów. I od dzieci, i od zawodników. I od dzieci i od zawodników. Także wartość naprawdę przepotężna. Paweł, no nie szalenie miło Cię tu gościć. Przyjechałeś wczoraj do nas, jesteś tam na te 4 czy 5 dni. Jak wrażenia jakby z pierwszego dnia, z procesu treningowego, który tu się odbywa? Zachwycony jestem. Naprawdę jestem zachwycony organizacją, podejściem trenerów, którzy są niezwykle otwarci, którzy płoną i pytają, i pytają, i pytają. A to myślę, że jest klucz do tego, że... Początek zrozumienia. Pytania to początek zrozumienia. Mnóstwo pytań, mnóstwo informacji, mnóstwo takich fajnych zajawek, gdzie widać, że... Chyba będą to wykorzystywać. Nawet powiem szczerze, jestem tego pewien, że będą wykorzystywać te działania, o których tu są realizowane i mam nadzieję, że to się będzie rozwijać dalej. Paweł, pytanie już takie bardziej głębsze, bo jako badacz, naukowiec wypada Cię zapytać. Neuromotoryka w procesie szkolenia dzieci i młodzieży. Mamy na to swój pomysł, zresztą tak. Koncepcja została wyróżniona przez... instytuty zagraniczne nawet. No i powiedz, czy widzisz, jak to szybko wszystko tu idzie? Myślę sobie, że teraz połączenie i tego, co się dzieje z techniką, i połączenie tego, co się dzieje z głową, to jest norma w światowych trendach. Czas, żebyśmy też do tego dołączyli jak najszybciej i myślę, że ten cały program i ten cały projekt jest bardzo blisko światowych trendów, europejskich trendów, które bardzo mocno naciskają tak samo na rozwój techniki, jak i na rozwój umiejętności społecznych, takich jak komunikacja, współpraca, pewność siebie, co jest nieodzownym kluczem w nowoczesnym sporcie. Dokładnie. I teraz chciałbym, żebyście też wiedzieli, jak wielkie wyzwanie podjęliśmy, bo o ile na zachodzie są na to pieniądze, bada się przede wszystkim zespoły zawodowe, no bo one są nastawione na wynik, na sprzedaż, na biznes i tak dalej. Mało jest tak naprawdę przykładów na to, żeby laboratoryjnie monitorować proces szkolenia dzieci i młodzieży. My to robimy i empirycznie, i doświadczamy, to jest 20 klinika w ciągu 3 lat. Czyli jakby 1000 dzieci miało z nami kontakt i cały czas modyfikujemy, tu nic tak. Się nie powtarza. Dwa, że pracujemy jednocześnie jakby pilotażowo, badawczo, próbujemy coś tu zrobić tak naprawdę małymi nakładami, a próbujemy zrobić bardzo dużo i może się to kiedyś zmieni. My liczymy na to, że się to zmieni, natomiast uważam, że koncepcja, która tu jest realizowana, wprowadza wiele zmian, to znaczy wykorzystuje prosty mechanizm przeliczenia się na błędy. Im więcej błędów zostanie popełnionych, tym ta koncepcja po prostu jest doskonalsza. Poszukujemy ideału, poszukujemy czegoś, co będzie
jakby to powiedzieć, dobre dla każdego poziomu. Natomiast przyznaję ja osobiście się do tego, że popełniłem wiele błędów. Zostało popełnione wiele błędów. Natomiast kto nie popełnia błędów, ten się nie uczy. Zdecydowanie. Paweł, kolejny obszar, tak na parę minut. Profesor Tadeusz Kuciński, bo byliśmy przyjaciółmi, wiele nas też łączyło, wiele rozmów, wiele kontaktów, zwłaszcza jak profesor był w Rzeszowie, to tak. Też mieliśmy taką możliwość. Czy coś dla profesora jeszcze powiedz, nie powiem jesteś winny, bo bardziej mam na myśli, co ci dało obcowanie z profesorem? Powiem krótko, to jest człowiek, który zmienił moje życie. Zmienił moje życie, bo byłbym wciąż tym samym człowiekiem, co parę lat wcześniej. Trafiłem na profesora, spowodował zmianę i dziękuję. Dołączam się do tego, bo całkowicie podzielam opinię. Moje życie profesor też zmienił. Współpraca niezwykle trudna, Paweł dostawał też po głowie nieźle. Ja też dostawałem i to też stworzenie tak warunków czasami bardzo trudnych pomaga. Wyjście ze strefy komfortu i tak dalej. Najłatwiej funkcjonować tam, gdzie dobrze się czujemy. Najprościej. Paweł, obaj dobrze czujemy się w Rzeszowie. Czy jeżeli pojawi się szansa na to, żeby w Rzeszowie zbudować coś fajnego dla koszykówki, bo dla sportu to już robimy, bo ty przedszkola, ja układ wsparcia dla piłki nożnej, to czy jesteś tam? Tak, jestem. Piszę się oczywiście, jeżeli tylko mogę pomóc sobą, swoją wiedzą, doświadczeniem, to nie ma problemu. Masz moje pełne wsparcie i do zobaczenia. Dziękujemy wszystkim za spotkanie. My tu wracamy do obowiązków, a jest jeszcze dużo do zrobienia. Jest. Dzięki. Dzięki. Witamy wszystkich serdecznie. Michał z nami. Michał, przedstaw się i skąd jesteś? Dobry, mam na imię Michał Staśkowski. Jestem z Rzeszowa, Podkarpacia. Gram autorską w koszykówkę i czekałem tutaj. Ile masz lat, jeśli powiesz? Mam 24 lata. Michał przyjechał w pewnym sensie jako trener, jako uczestnik w tym procesie pedagogicznym i trenerskim, ale starałeś się jak najwięcej uczestniczyć i pracować nad swoimi umiejętnościami. Dokładnie. Jak to wyglądało? Dokładnie tak jak Tomek mówi, starałem się udoskonalić swoje umiejętności poprzez pomaganie innych, patrzenie na dzieci, jak grają, jak poprawić ich technikę. Znaczy one, tak się nie trzeba im poprawić technikę, bo jak wystarczy im pokazać, dobrze, i one same się poprawiają. I tylko patrzeć, jak miałem taką sytuację, że byłem tutaj chwilę sam i przyszedł taki chłopaczek. I ten chłopaczek pisał osobiste i nie umiał. No i zrobiłem to, co robiliśmy na klinice z Tomkiem. Cały ten proces, normalnie przy mnie trafił 5 osobistych rzędów, a się normalnie sam dziwiłem, jak to działa. Wystarczyło poprawić tutaj na klasy, ten tego i się zapytać. Stworzenie odpowiedniego środowiska. Myśmy z Michałem się poznali, ja zawsze mówię, że nie przez przypadek. W okresie pandemii wiadomo czego, no, udało mi się, zostałem przeprowadzony przez przyjaciela na wasze granie. No i powiedz, co się tam działo. No, Tomek, przyszedł jakiś inny chłop, no. Przyszedł u nas Tomek, zaczęliśmy grać i jakby on inaczej grał, że wszyscy inaczej graliśmy od Tomka. On widział na przykład inne jakieś podania, na przykład mówił, że bym ścinał, a nie ścinam. Obiegał. Obiegał też. No. Obiegał, że na przykład podań nie widzę, tempo, ani coś takiego. I widział dużo moich błędów i w ogóle tam wszystkich błędów, co tam są. No i właśnie zachęcił mnie i moich znajomych, żebyśmy przyjechali tutaj na klinikę i zaczęli. No i teraz chwilkę temu skończyłeś swój mecz tam 3x3 czy 4x4 z trenerami. I przyszedłeś i powiedziałeś, że dzieje się cud. No to co się dzieje? No dzieje się cuda, bo jestem ile tu dzisiaj? 6 dni. 6 dni jestem tutaj. Czy nawet 5, bo jutro jest 6 dni. Tak. Jest najpięć dni. No i widzę rzeczy, których wtedy nie widziałem. Na przykład otwarte podania. Widzę drogę do kosza, gdzie można obiec i zrobić łatwy punkt. Gdzie jest to o tym? I ogólnie takie zaczynam łapać cyklowy, taki rytm. Nawet przez to, że przyjechałem, nabywam te umiejętności, czy to jeszcze pewnie siebie.
przykładzie w życiu i ogólnie, jak na przykład się Tomka wykłady, to nie są tylko na temat sportowy i odniesienie do koszykówki, tylko ogólnie do całego życia, aspekta życia. Jak podejść do ludzi, jak z nimi rozmawiać, żeby się nie kłócić, tylko żeby czerpać przyjemność z życia. Dokładnie. Jakimi trenerzy? Bo był tu wczoraj Łukasz Wiśniewski, reprezentant Polski. Był Łukasz Jagoda, kurde facet, który jeździ po NBA, po Grecji, po Hiszpanii, zna Gasola, ma wszędzie dostępy. Czyli no, to ciężko byłoby kogoś takiego spotkać. Jak relacje z nimi i z innymi trenerami? Powiem tak, bardzo otwarci ludzie, otwarci na nową wiedzę przede wszystkim. Chcą siebie szkolić i szkolić innych, tym co robią, dzieje się swoimi doświadczeniami. To jest ciekawe, co powiedziałeś, bo mimo, że są tu trenerzy tańca, trener piłki nożnej, można powiedzieć zawodnik ligi amatorskiej, inni trenerzy z doświadczeniem i naraz wszyscy się uczą, zobacz. Tak, wszyscy się uczą, wszyscy dobrze spędzają czas. Każdy, my tu doświadczenie spędziliśmy 100 lat w koszykówce, razem wszyscy. Jak nie więcej. Jak nie więcej i się okazuje, że wszyscy do kosza. Dokładnie, nieważne czy jesteś tancerzem, piłkarzem, siatkarzem. Jeśli komuś się coś podoba, chce spędzić czas, jakby zaangażować się w to wszystko, to ma ręce i nogi. Czy jeszcze takie pytanie, czy myślisz, że teraz, gdybyś chciał poprawić jakąś umiejętność, potrafiłbyś sobie zrobić środowisko dla treningu indywidualnego oparte o nauczanie, doskonalenie i fragmenty gry? Ciężko. Jeszcze ciężko. Ciężko by było, bo bardzo mało osób właśnie jest chętnych. Większość osób, które spotykam, które mam koszykówkę, są sobie nagrani. Oni chcą grać, nie chcą się jakby uczyć, tylko po prostu przychodzimy na przykład tam na odboju, powiedzmy. No to gramy sobie gierkę, jedną gierkę. A na przykład jak chcemy coś powiedzieć, jakiś nowy element, no to ale żeby po prostu trzeba jakby zebrać taką kupę ludzi, którzy po prostu chcą się w to zaangażować i wtedy to ma ręce i nogi. Potrzeba zmian jest jedną z cech profilu mistrza. Profesor Huciński, którego nie miałem okazji poznać, badał mistrzynię Europy testem psychologicznym Kaufa i właśnie potrzeba zmian, czyli otworzenie się do sytuacji, już nie będę mówił nowych wyzwań i tak dalej, wyróżnia wybitnych. I teraz przyjechało tutaj grupa blisko 20 wybitnych ludzi. Część się wymieniła, przyjechali, wyjechali i tak dalej z różnych względów oczywiście, ale wszyscy chcą tu być, zobacz co tu się dzieje. Wszyscy taką chęcią pomocy innym. Doskonalenia się, nie ma takiej szarej rywalizacji jak na przykład Destart czy w innych takich klubach sportowych, gdzie większość po pierwsze ten daje piłkę i pokaż co umiesz. A tak naprawdę nikt nie umie, no bo nikt nie wyszkoli. Dla oceny, porównania i wydania opinii. No nic, Michael, świetna rozmowa, bardzo Ci dziękuję za to. Jest tu dla Ciebie miejsce. Myślę, że w ciągu, no długa perspektywa, 2-3-4 lat, ta koszykówka odda Ci miłość taką, jaką Ty dasz z koszykówką. Trzymam kciuki i będę Cię wspierał. Dziękuję bardzo za pomoc i jak chcę powiedzieć, pomoc w realizowaniu swoich marzeń. Trzymaj się, powodzenia. Dziękuję. Dziękujemy Wam. Witamy kolejnego rozmówcę. Michael, opowiedz o sobie w skrócie parę zdań. Cześć, witajcie. Jestem Michael, przede wszystkim przyjechałem na obóz jako tata. Możecie obejrzeć również wywiad z Antkiem, który wcześniej tutaj z Tomkiem rozmawiał. Ośmioletni Antek, także zachęcam przede wszystkim do tego wywiadu, bardziej ważnego niż ten wywiad ze mną. Ja, jeśli chodzi o mnie, to głównie przez 19 lat uprawiałem piłkę siatkową, tak zwaną siatkówkę. Natomiast w sercu zawsze była u mnie koszykówka i cieszę się, że mogę zobaczyć kawał dobrej koszykówki na obozie tutaj u Tomka i uświadomiłem sobie tak naprawdę, że nic o koszykówce do tej pory nie wiedziałem, albo bardzo niewiele, więc cieszę się, że się tutaj znalazłem. O koszykówce tak naprawdę też warto wyjaśnić tutaj, że o procesie, w którym koszykówka jest, bo tak naprawdę to my tu nie gramy meczu, a jak gramy, to wolimy nie grać, bo się okazuje, że są duże braki. Tak, co ciekawe, jechałem z Antkiem tutaj na obóz, Antek zadał mi takie pytanie, tato, czy będziemy dużo grali? To było jego pierwsze pytanie, drugie pytanie, tato, czy będziemy jeszcze grali w piłkę nożną albo w siatkówkę, bo samą koszykówkę to mi się będzie nudzić.
Dzisiaj jest ostatni dzień kampu. Rozmawiam z Artkiem codziennie i ani razu nie zadał mi pytania, tato, czemu nie gramy, albo tato, dlaczego nie gramy w piłkę nożną. Więc naprawdę musicie zobaczyć ten system i przekonacie się, że wcale nie jest potrzebna gra do tego, żeby zachęcić młodzież i takich młodych adeptów jak tamtego śmioletnich do tego, żeby uczyli się grać. Może nie jest potrzebna gra o wynik, bo generalnie to na każdej jednostce gramy 3 razy 10 minut w procesie zdobywania umiejętności, więc ten bodziec emocjonalny zapewniamy, ale też w układzie postępu. Ale to jest jedna rzecz. A co z Twoim podejściem rodzicielskim względem Twojego dziecka, ale też w opiece nad innymi? Przyjechałem tutaj tak naprawdę, już jak wspominałem, jako tata, troszkę z obawą, bo Antek jest w ogóle najmłodszym uczestnikiem obozu, 8-letni. Więc chciałem po prostu też trochę czuwać nad nim, zobaczyć, czy zapewnić mu pewne bezpieczeństwo. Natomiast raczej moje nastawienie było takie do obozu, że będę po prostu obserwował z boku i nie będę się angażował. Natomiast okazało się, że tutaj ten proces tak wygląda, że w zasadzie wszyscy dorośli jesteśmy tutaj trenerami i prowadzimy z nimi zajęcia. Bardzo dużo dzięki temu sam się też nauczyłem, a poza tym mam taką satysfakcję, że też dzieciaki są zadowolone z tego, w jaki sposób z nimi prowadzimy zajęcia. To jest dla mnie bomba. I w procesie dorastania Twojego syna dzisiaj już wiesz, na co zwracasz uwagę w aspekcie jakby sportowym, ale i też wiesz, jak ważne jest zostawić go samego dla budowania intencji, motywacji, pewności siebie i tak dalej. To prawda, staram się raczej nie uczestniczyć w tych grupach, gdzie Antek ćwiczy, żeby go też nie dokoncentrować, żeby pozwolić mu działać samodzielnie, że świetnie się to sprawdza. Moje obawy były bezpodstawne, także jestem przekonany, że jeżeli tylko Antek będzie dalej stać w tym, miał chęć przyjechać tutaj jeszcze za rok, to nie będę miał obawy tego, żeby dopuścić samego. No treningi się skończyły, to też jest zaskoczenie już dawno. A dzieciaki tam po 14 godzin dziennie by chciały być na sali, tylko trzeba ten proces odpowiednio zrobić. No i nic, Michael, ogromne dzięki. Trzymam kciuki. Jesteś tutaj naszym gościem za każdym razem, kiedy będziesz po drodze przejeżdżał albo się zapiszesz na całą klinikę. Jesteśmy dla Ciebie i dla młodego mistrza. Dzięki, cześć. Trzymaj się, cześć. Dzień dobry, Antek. Cześć. Przedstaw się wszystkim. Się Antek Gigantus. Skąd przyjechałeś? Z Mokrzowej. A ile masz lat? 8. I teraz pierwsze pytanie. Czego nauczyłeś się na obozie? Czego? Obiegnięć, szutów z biegu, obrony czarnej i niebieskiej i się nauczyłem zbiórek. A czego się jeszcze nie nauczyłeś, a widziałeś, że inni robią? Nie wiem. Chyba obrony żółtej. No. A obrony gracza z piłką? Uczyłeś się już jako 8-latek? Nie. Też nie. Powiedz, czy jakieś elementy techniczne wychodzą Ci bardzo dobrze? Jakie? Rzuty. Rzuty. A co w rzucie jest najważniejsze? Możesz pokazać. Zostawiam nadgarstek. W podaniach? W podaniach też zostawiam. A w jakich umiejętnościach ważna jest obserwacja? Kośle? No, jak robisz kozioł, musi być głowa do góry. Co jeszcze? I w obiegnięciu. Co widzisz w obiegnięciu? Muszę wyjść piłkę i muszę wyjść piłkę. Tak jest. A w podaniach powiedz, jak łapiesz piłkę w biegu, to? To spróbuj pokazać. Rozglądam się w dwie strony i podaję. W momencie chwytu, co się dzieje z głową? Obrotu się w drugą stronę. No dobra, a czy ty te elementy wszystkie znałeś wcześniej? Nie znałeś. A teraz już nimi potrafisz nawet zagrać. No. Co innego jeszcze tutaj się działo, co poza treningami? Spodobało Ci się lub nie? Najbardziej mi się spodoba ta woda. Polewanie wodą? No. I nie wiem. I też bardzo mi się podobały, nie wiem, te sesje dzisiaj. Sesja zdjęciowa? No. To będę musiał Ci po wywiadzie pokazać, jakie zdjęcia zrobiliśmy. No. I na pewno wyślemy tacie i mamie i będą mogli nawet na komputer albo wywołać do ramki. Dobra. Antku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za fajną rozmowę. Mam nadzieję, że a patrząc na tatę, to będziesz duży rósł i będziesz bardzo sprawny, więc może jakimś sportowcem kiedyś zostaniesz. Trzymamy kciuki.
Chcesz kogoś pozdrowić? No, chcę pozdrowić tam wszystkich. Do widzenia. Do widzenia, dziękujemy.